Dzień dobry. Ci, którzy skończyli szkołę, to pewnie mogą się ze mną zgodzić, że tych nauczycieli, których pamiętamy najlepiej, to ci, którzy byli najgorsi. Gdyby wypadało, to bym wam opowiadał historię, ale ci ludzie istnieją, okej? Oni dalej nauczają. A w takich wspomnieniach trzeba być fair i wspomnieć też, że nie było się też najłatwiejszym dzieckiem, co nie? Musisz zadać sobie to pytanie, czy ja bym chciał uczyć samego siebie, jak byłem dzieckiem? Raczej nie i na pewno nie na trzeźwo. Ja bym sam siebie prawdopodobnie bił, nie? Dlatego nie wiem jak wam, ale mi się będzie bardzo przyjemnie oglądał dzisiejszy odcinek, w którym mamy nauczycielkę, która nie wytrzymuje. Psycha siada. Stań. Teraz powiedz. Przepraszam. No już. Widzę, że macie za mało uwag w dzienniku, co? A ciekawe, co cię tak rozbawiło, że mi tutaj aż bębenki chcą pęknąć. Lubię się śmiać, no nie mogę. No ciekawe, czy będziesz się śmiać, jak ci dam uwagę do dziennika. Nie wyobraża sobie pani, jak ten gnojek się wobec mnie zwraca. Niech się pani opanuje. W naszej szkole nie nazywamy tak uczniów. Chciałby pani wyrobić kradzież, pani jest nienormalna. Jak to śmiesz? Ale to będzie dobry content. Oraz mamy też również drugą historię z zazdrosną ex. A, taki zapychacz damę. Możesz iść mi kupić wodę do sklepiku? Co? Przecież byłaś wcześniej, czemu sobie nie kupiłaś? Nie gadaj tyle, tylko idź. Wiesz co? Zachowujesz się jak jakaś księżniczka. Co jestem twój sługus, żeby wypełniać twoje rozkazy? Jestem twoją dziewczyną, to chyba mogę tak się zachowywać. Dziękuję bardzo serdecznie Małpa Eregucka za polecenie tego odcinka. Będziemy go właśnie komentować w najnowszym odcinku. Ciągaj loczki. Ajajaj, okazuje się na to, że szkoła jest ostatnio waszym ulubionym dokumentem i mogłem ją nagrywać cały czas. Kto by się spodziewał? Mimo wszystko zasady są bardzo proste. 30 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek. Zostaw łapkę w górę, to zobaczysz prędzej kolejny odcinek szkoły. A teraz chodźcie do odcinka. Ej. Oleg Szumski, uczeń pierwszej B liceum, lubi żartować i rozśmieszać kolegów. Uważa, że każdą trudną sytuację można rozładować żartem. Co ty taka jesteś dzisiaj rozdrażniona? Sam zobaczysz, za Żabińską szła jakaś baba na zastępstwo i jest fatalna, rozumiesz? Czemu? Bo Żabińska podobno jest chora. No ale czemu jest fatalna? Mów, bo ją Polski zaraz. Jest wredna, mściwa i gardzi każdym, a zwłaszcza takim jak ty, rozumiesz? No, na pewno. No serio. Nie mogę się doczekać, jak super. Obawiam się, że będzie mi się ciężko to komentowało, ponieważ no ja byłem jak rudy, nie? Tylko, że ja miałem piegi. Nie jestem rudy, mimo że chciałbym. To byłoby super. To jest wymierający gatunek, okej? Rudzi. Zaraz ich nie będzie na świecie. Czy wy wiecie? Znajdziecie sobie z tego sprawę. Rudzi ludzie powinni robić więcej dzieci. Ale ja byłem taki jak rudy, no. Ja chciałem zdobywać każdą atmosferę taką napiętą humorem. Ja byłem żartownisiem w klasie. I trafiała kosa na kamień, czy jak to się tak mówi, nie? Jak była nauczycielka, która nie miała humoru, to ja byłem... Ja byłem najgorszy, co mogą ją spotkać, nie? ADHD, supermoce, no. A niby dlaczego? Dlatego, że ja tak uważam. Nawet ja bałam się odezwać, rozumiesz? Bałaś się odezwać, bo pewnie nie wiedziałaś czegoś przy tablicy. Nieprawda. I teraz się burzysz. Nieprawda, tak nie było. Mhm, jasne. Może jakiś żart na dzień dobry i wykombinuj, jej. Oleg, nie radzę ci z niej żartować, nie wygląda na kogoś, kto miał poczucie humoru. Ojeju, a ty znowu dalej swoje pouczenia. Gdzie idziesz? Na lekcję. Zaraz dzwonek. Nie chcę się spóźnić. Idź, kujonku, idź. Człowiek słucha. Do niej nie mów. Przecież ty odchodziłeś. Dlaczego się pytasz, gdzie ona i... O co chodzi w waszej rozmowie? Dziwacy. Moja siostra na stówę przesadza. Nie ma takiej wredoty, która nie miałaby poczucia humoru. Skoro nawet kłosek udało mi się rozbawić, to z jakąś starszą panią ma mi nie wyjść. Tak, tak jest. Najwięcej humoru to ma Kaja Godek. Jeszcze jeden komentarz polityczny i możecie odsubskrybować ten kanał, jakby co. Ja już wam to obiecywałem, ale po świętach się restytuję, okej? Jeszcze jeden komentarz związany jakkolwiek z polityką, możecie odsubskrybować ten kanał. Oleg jest podekscytowany tym, że na lekcji pojawi się nowa nauczycielka w zastępstwie za Jolantę Żabińską. Postanowił, że ją rozbawi i zaprezentuje swoje poczucie humoru. No? Wy sobie chyba żartujecie. Kobieta wygląda totalnie jak Maja Staśko, nie? Jakby... No jest podobieństwo, nie wiem czemu. Może ostatnio dlatego, że cały czas słyszał Maja Staśka, Maja Staśka. To ktoś roszczeniowy mi się od razu kojarzy z Mają, ale no... Ja widzę podobieństwo dzisiaj, okej? O i następni. No co jest? Nie dość, że brak kultury, to jeszcze głupota? No? Na co czekacie? Wstawać! Dzień dobry. Ojej. Dzień dobry. Siadać. Proszę sobie zapisać temat lekcji. Co się tak patrzysz? Chcesz coś powiedzieć? No, a gdzie jest pani Żabińska? Gdzie jest żart w tym? Gdzie jest żart? Pani Żabińska jest chora, a ja mam ważniejsze pytanie do ciebie. Na targu się wychowywałeś? To jest trochę rasistowskie, nie chcę nic mówić, nie? To jest trochę rasistowskie. No, wrzeszczysz jak przekupka jeszcze przez całą klasę. Nie wiem, kto was uczył zachowania się na lekcji, plecak. U mnie na lekcji najpierw się podnosi rękę i się czeka, aż ja pozwolę się wypowiedzieć, jasne? Słucham. Przepraszam. Stań. Teraz powiedz. Przepraszam. No już. Widzę, że macie za mało uwag w dzienniku, co? Uwielbiam ją. Moja ulubiona. Temat lekcji Jan Kochanowski, fraszki. Cisza! Kto to zrobił? Do obozu! Do obozu! Przyznać się. Kto? No? Ona wywęszy to, nie? Ona wywęszy strach. Przepraszam, wyrwało mi się. Jak to mówią, po dobrej fasolce pali dwa razy. Najpierw w ustach, a potem wiadomo już. Jak się nazywasz? Szumski Oleg. Szumski Aleksander. Proszę do odpowiedzi. Raz. Jezu, ja byłem najgorszy, bo ja jeszcze się tak wymądrzałem, jeszcze byłem takim żartownisiem z mojego ulubionego przedmiotu, którego byłem najlepszy i na który chodziłem po repetycje od 6. roku życia. Był to angielski. Więc wyobraźcie sobie frustrację nauczycieli, która nie może wstawić mi jedynki. Nie może wstawić mi jedynki, ponieważ ja wszystko odpowiadam prawidłowo. A, Jezu, jakie to było przyjemne. Bo z kolei moja walka z panią od matematyki była gorsza, bo ona właśnie brała mnie do odpowiedzi i tak mnie wyjaśniała niestety. A tak to na angielsku odpowiadałem na każde pytanie przy tablicy też, które nie były do mnie. Zostawiałem liczne uwagi. O Jezu, ta fajna nauczycielka to pewnie teraz jak widzi mnie w internecie ma takie PTSD. Takie dlaczego go widzę w internecie jeszcze? Jezus, myślałem, że się z tego wyleczyłam, ale nie! Jezu, to były tak patologiczne lekcje, że jak się spotyka z moimi rówieśnikami z tamtej klasy, no między innymi z Przemkiem, który jest moim trenerem tenisa, to Przemek, jak mnie zobaczył, wiesz, to przerwał takie: cześć Adam! Słuchaj, ale na angielski no ty byłeś naprawdę okropny, nie? Teraz zobaczymy. Proszę bardzo, który poeta wpłynął na twórczość Jana Kochanowskiego? Zwłaszcza widać to w pieśniach. Słucham. Wpłynął, tak? Tak. Jak wpłynął, to pewnie Rybowicz. Słucham? No, albo Karpiński, albo jakikolwiek inny, który umie pływać. Coś takiego. Rudy, straciłeś, kurde, magię, a tak dobrze ci szło. Widzę, że nie odrobiłeś zadania. Odrobiłem. Twoją wypowiedź oceniam na 1, a jeśli nadal będziesz mi przeszkadzał w lekcji, to ponownie się tu spotkamy i zobaczymy, co jeszcze dostaniesz, tak? Siadaj. Słucham. Ktoś jeszcze chce odpowiadać? Gościu. Tak myślałam. Karolina miała rację. Jak ktoś taki w ogóle może być nauczycielem? Mam nadzieję, że Żabińska szybko wyzdrowieje, bo Tutanowa jest chora, tylko psychicznie. A jesteś psychologiem? Ha? Jak nie jesteś psychologiem, to nie mówisz, że chora psychicznie, tylko mówisz, ma problemy. Ma kłopot na głowie. Są na to potoczne stwierdzenia, które może powiedzieć cywil, okej? W innym przypadku musisz iść na studia 5 lat, zrobić magisterkę, potem specjalizację i po 10 latach zrobić jeszcze praktyki. I po tych praktykach może wtedy możesz powiedzieć, że ktoś ma kłopoty na głowie. A innych terminów nie mówimy, nie używamy takich sformułowań w gabinecie jak chora psychicznie. Janek Grzywacz, uczeń pierwszej A liceum, spotyka się z Anitą Stefańczyk z równoległej klasy. Jednak para od jakiegoś czasu ma kłopoty. Słuchaj, muszę ci coś opowiedzieć. No, chodź, idziemy. Właśnie, jak to spotkanie. Wiesz co? Masakra. Co? Ta Litka to jakiś totalny koszmar. Czemu? No cały czas mi gada o jakichś grach. Jakich niby grach? A bo ja wiem, jakiś komputer. Wiesz co, wyłączyłam się w ogóle po minucie, jak gadania totalna... Stura. Jakieś komputery! No a czym niby w sumie miałaby się interesować, jak nie grami? No nie wiem, może tym, co dzieje się teraz realnie na świecie, no nie? No nowe gry wychodzą. Ale ty mnie wkurwisz od razu na starcie, nie? Nawet 15 sekund nie minęło. Wiesz, w sumie możesz przestać się z nią kolegować albo, nie wiem, narzekać. To by rozwiązało problem, nie? No wiesz co, może masz rację. I wiesz co, tą Kaśkę też sobie lepiej odpuszczę. Ta znowu gada jakimś koszu cały czas, totalna nuda. Kosz też jest zły? Jezu, nic ci się nie podoba. No nie jakiś zły, ale taki mało ciekawy, jakiś taki trywialny. W takim tempie to ty się wszystkich koleżanek pozbędziesz. No i co? Zostaną tylko te najfajniejsze, chyba o to chodzi, no nie? Ty to lubisz być projektantem powierzchni płaskich, co? Ty chcesz rozmawiać pewnie jak mopa się używa, haha! Do kuchni! Chodźmy do sklepiku. Nie, sorry, umówiłem się z Pauliną. No dobra, ale weź mi kurtkę i później przyjdź do sklepiku, okej? Odwieź mi ją. My z Dezem jesteśmy simpami numer jeden, jak gramy Waloranta, ponieważ w Valorancie bardzo dużo kobiet gra, no i też bardzo dużo Polaków, bo gramy na warszawskich serwerach. Jezu, to regularnie spotykamy jakiegoś spoconego Maćka, widza, Ksajo czy tam Nitrozyniaka, który będzie wyzywał babę za to, że jest babą i będzie jej cisnął jakieś rzeczy, mimo że ta ma 3 razy więcej killi niż on, więc on po prostu jest zazdrosny o to, że nie jest taki dobry jak ona. I to nie jest tak, że my bronimy kobiety i jakoś się super szanujemy, po prostu strasznie lubimy się nabijać z Maciusia, który gada takie głupoty. No i koniec z reguły wychodzi z gry w połowie. Janek jest zirytowany zachowaniem swojej dziewczyny Anity. Chłopak o wiele lepiej dogaduje się z klasową koleżanką Pauliną Nawrot. O co chodziło? A, już nieważne. Bardzo ładnie dziś wyglądasz. Dzięki. Ale Wal, co się stało? No... Jezu... No babę ma głupią, no babę ma głupią, no! Znowu chodziło o Anitę, tak? No... Co tym razem? No, wszystkiego się czepia, nic jej nie podoba. Uważa, że jest poniżej jej poziomu albo trywialny, jak to sama mówi. To przecież nie powinno tak wyglądać. Skąd ona w ogóle wie, co to znaczy? Nie, no głupia nie jest, ale zachowuje się jak jakaś wredna księżniczka. No wiem, Janek. Jedyne to, czego nie mogę zrozumieć, ani powiem, to po co ci jest taki bagaż? Bagaż? No wiesz, cały czas jest na tobie uwieszona. Im dłużej to trwa, tym ciężej się dźwiga, nie? No, trochę tak jest. Wiesz co? Myślę, że powinieneś z nią zerwać, o? Bardzo ładnie dziś wyglądasz. Weź przestań, bo się zarumienię. Ale jesteście awkward. Oh god damn it. Z deszczu pod rynnem mimo wszystko. Wolę się irytować niż cringe'ować, naprawdę. To są lepsze emocje. Janek nie ma ochoty spędzać czasu ze swoją dziewczyną, Anitą, która wciąż go krytykuje. Woli towarzystwo Pauliny. O, Janek, siadaj. Co ty jesteś taki rozczochrany? To są loczki, one są zawsze rozczochrane i to jest zajebiste. Loczki są najlepsze. Jakoś tak wstałem dzisiaj. No ale prosiłam cię, żebyś rano czesał włosy. Uczesałem wczoraj, po umyciu. Zamknij mur! No loczków to ty nie będziesz wyjaśniała tutaj na tym kanale, nie? Generalnie cezurę tutaj nakładamy na babę. Zamknij jej mordę, Dawid. No ale jak kładziesz się spać z mokrymi, to rano wyglądasz jakiś szmendel, co to w ogóle jest, prawda? No tak, oczywiście. Jezus Maria, Anita, ty nie masz co robić? No co? Od rana czepiasz się jakieś nieistotne pierdoły. Bo my się spieszymy. Patrz, Amelia. Od rana czepiasz się jakieś nieistotne pierdoły. O co ci chodzi? Wy naprawdę potrzebujecie aż tyle dzieciaków, żeby nam przechodziło przed obiektywem non-stop. Cały czas widzę tylko plecaki, co ja mam oceniać, co jest wansem, co jest konwersem. O nic. Dobra, nie gadaj tyle. Możesz iść mi kupić wodę do sklepiku? Co? Przecież byłaś wcześniej, czemu sobie nie kupiłaś? Nie gadaj tyle, tylko idź. Wiesz co? Zachowujesz się jak jakaś księżniczka. Co ja jestem twój sługus, żeby wypełniać twoje rozkazy? Jestem twoją dziewczyną, to chyba mogę tak się zachowywać. No, niestety. Słucham? Wiesz co, nie, po prostu myślę, że Paulina ma rację. Co? Jaka Paulina? To ja jestem twoją dziewczyną. Co mnie obchodzi ta kretynka? Wiesz co, już nie. Moje gratulacje. Ty chyba nie chcesz teraz ze mną zerwać. Właśnie z tobą zerwałem. Jezu, już nie dało się tego wytrzymać. Naprawdę chciałem, żeby było dobrze między nami, ale od jakiegoś czasu po prostu nie dało się. Jan Grzywacz, stary, mógłbyś być koniem, nie? Jan Grzywacz brzmi jak rasa konia. Mogę się nabijać z imienia, nazwisko, tak nie ma naprawdę. No i jeszcze pojawiła się Paulina. Zaczęliśmy się przyjaźnić i w ogóle... Może to kiedyś ona zostanie moją dziewczyną. Fajnie by było. To zawsze musi być takie oczywiste, kto jest waszą sympatią kolejną w tych paru dokumentach. W sensie ja nie oczekuję od was tu nie wiadomo jakiego skomplikowania, tylko że to jest takie, no też niezdrowe, jak jakaś baba ma takie zerwę z nią, ja jestem fajniejsza. A on ma takie, no dobra, no to zerwę z nią, bo ty jesteś fajniejsza i będziemy szczęśliwi. Tak, tak to działa. Jest super. Jankowi ulżyło, że zerwał z Anitą. Czuje, że podjął dobrą decyzję. Tak, ona była taka okropna. I jak się teraz czujesz? Smutno ci? Nie, czuję się... Jak? Wolny. No to super. Dzięki, wiesz, naprawdę dziękuję ci za to, że dodałaś mi trochę odwagi, żeby z nią zerwać. Nie ma sprawy. Teraz już musisz z nim być, nie? Jakby musisz z nim być. Chciałabyś się może spotkać po szkole? Może i bym chciała. Knajpa za rogiem? Mhm. Gdzie jest knajpa za rogiem? No ale posłuchaj. Anita jest zła, że Janek zerwał z nią i chce spotykać się z Pauliną. Nie rozumie, dlaczego dziewczyna mu się podoba. Ona uważa ją za brzydszą od siebie. Nie obchodzi mnie to i tak jej nienawidzę. No Anita... Wiem. Już wiem, jak na niej się zemszczę. No jak? Weźmiesz bakterię coli, nasmarujesz jej klamkę, ona ją złapie, potem gdzieś nam się podetrze po nosie i będzie srała 3 dni. Pójdę do lumpa, kupię jakieś obrzydliwe spodnie, podmienię jej, co? Będzie w tym musiała ćwiczyć, no nie? No ale myślisz, że ona się takim czymś przejmie? No jak dostanie jakieś brudne, obtargane, to raczej chyba się przejmie, no nie? No w sumie to nie jest zły pomysł. No to co? Działamy? Działamy. Dawaj, już. Ciekawe, co pomyśli, wyciągając z plecaka te brudne, męskie majciochy. To jest tak zły, żałosny pomysł. W ogóle to jest tak głupie. Co ja robię w życiu? Chłopak przejmuje się jedynką, którą dostał. Chce zakpić ze złośliwej nauczycielki. Co znów odwaliłeś? Dam jedynkę, za nic. Na pewno za nic. No za nic. Za niewinność. No dobra, śmieję się na lekcji, bo powiedziałem, że pierdnąłem po fasolce, no. Oleg. No co, no? Śmiać się nie można. Ty sobie kiedyś nagrabisz, zobaczysz. Fasolki nie można jeść, stary, przed szkołą. To nie jest rozsądne. Ale szczerze, to nawet ci zazdroszczę, że mimo tej jedynki tak ci ten humor dopisuje. Dobra, no wrócisz. A co to ma być? Co to za rzucanie plecakami? W tej chwili naturalnie już. A ciebie to ja już drugi raz tutaj widzę, tak. Ona wszystkich naprawi. Ona naprawi cały świat. Jak kto? Ale czemu? Patrz, to będzie całkiem... A co to ma być? Zarzucanie piłką? Patrz, ja go na piłkę, jak krokodyl. No patrz, każdy się jej boi w korytarzu. Każdy. Nie no, Rudy przypadał mi strasznie mnie samego, nie? I ja na przykład potrafiłem dostać uwagę, że Adam bije dzieci. Bije swoich rówieśników. Adam to robi. Ja w życiu nikogo nie uderzyłem. Po prostu... Potrafiłem iść i ktoś stał na mojej drodze i dostał z bara i nie żył. Leżał na ziemi, on tak, ojeju, ojoj. Kto ci to zrobił? Czemu leżysz? Ja tylko szedłem obok. To było w przedszkolu jakby co. W gimnazjum już mniej potrącałem ludzi, już zdarzało mi się to rzadziej, już mnie nikt nie wpisywał uwagi, że bije dzieci, ale w przedszkolu te dzieci były takie małe, ja szedłem i nie zauważyłem pod nogami, no. No proszę. Już ma kolejny. Ktoś się na stole nie siedzi, a mamusia nie uczyła, żeby jeść z zamkniętymi ustami, po co tak maskasz? A ty? I drugiego też, że ona... Mamusia zapłaci... Dlaczego cały czas udajesz krokodyla? Uspokój się, Rudy. Płaci? A ty jak potrzebujesz atencji, poklasku to do cyrku, wiesz? Dla każdego znajdzie się miejsce w społeczeństwie. Od razu go nabija się, że do cyrku. Może tam są dobre pieniądze, tam będzie się spełniał. Każdy człowiek ma gdzieś miejsce dla siebie i swoje atuty może tam wykorzystać, tak? Każdy ma swoje silne i słabe strony i silne trzeba wykorzystywać również w swoim zawodzie. Na arenie możesz wrzeszczeć ile chcesz. A w szkole są inne porządki. I nie śmiej się tak, bo twoje zachowanie to jest na uwagę w dzienniku. A za co? Za to się śmieje? To jest bliziutko, żeby ona mu wywaliła taką lepę, tak? Tak jak krokodyl po prostu, tak jak on pokazywał. I ciabgo ma. Chociażby, a ciekawe co się tak rozbawiło, że mi tutaj aż bębenki chcą pęknąć. Lubię się śmiać, no nie mogę. No, no ciekawe czy będziesz się śmiać jak ci dam uwagę do dziennika. Jesteś nienormalna. No ona jest nienormalna. Nie biegaj, nie biegaj. I jeszcze tam na odchodę. Nie biegaj! Oleg uważa, że nowa nauczycielka niesprawiedliwie go traktuje. Chłopak zastanawia się, czy nie powiedzieć o wszystkim dyrektor Marii Borkowskiej. No. Cokolwiek. Nie może tak być, że nas dręczy, jest niesprawiedliwa i stronnicza. Stary, już zamierzasz robić ruch oporu w tej szkole? Już to robisz, tak? Co? I komuś się chcesz niby poskarżyć? No nie wiem, no wypadałoby, no ale dobra, Borkowskiej. Borkowskiej? Co? No a komu? A co jej powiesz niby? Że jest chamska, stronnicza i tak nie może być. No. Tak powiesz dyrektorce. No i co? I myślisz, że to coś da? Może warto spróbować, co? Ach, no może. To chodźcie, no co to tak siedzicie? No okej, ale ty mówisz. No to chodź. Lud idzie. Idzie z pochodniami. Pod dyrektorkę. Tak robi. Może się uda. Dzień dobry, można? Tak, tak, proszę. Ja oddzwonię za chwileczkę, dobrze? Na razie. Ale was dużo, no. Słucham, co się stało. Chodzimy do pani ze sprawą pani Kopanowskiej. Tak, słucham. Wyobraźcie sobie, że oni poszli do dyrektorki, nie? Nie będę wam pokazać, co ja rozumiem, bo ona jest ogólnie nudna, ale... Baba im powiedziała, że ta ciężka nauczycielka to jest może dobra okazja, żeby nauczyć się żyć z ciężkimi ludźmi. Czajcie? To jest dobra okazja, żeby nauczyć się żyć z cięższymi ludźmi, kurwa. Ale dobre. Anita jest zazdrosna o Paulinę, bo uważa, że to przez nią Janek ją rzucił. Chce upokorzyć dziewczynę. Cześć, Paulina. Hej, to ty wiesz, jak mam na imię? No, dlaczego mam nie wiedzieć? Przecież razem chodzimy na WF. Jak tam, co tam u ciebie? Okej, a u ciebie? No, tak samo bardzo dobrze, wiesz, dzisiaj taka ładna pogoda. Aha. Też tak sądzisz? Tak, fajnie. Ogólnie coś triggerującego ma ta baba i mi się w ogóle nie podoba ten fragment, więc go tak przeklikamy. Ja jestem ciekawa tej nauczycielki, nie? Wsadzaj to majty. Leć mu nią i zagadaj ją, bo ja ją muszę. Już. No to widzimy się na WF-ie, musimy lecieć, papa! Papa Paulinka? Co za laski. Paulina domyśla się, że Anita jest zazdrosna o Janka, jednak nie zamierza się tym przejmować. Jest szczęśliwa, że teraz to ona spotyka się z chłopakiem. Co tak śmierdzi? Fu! To się bierz ode mnie! Bierz się to! Wal z takiej chęty na pół kilometra! Paulina, po co ci męskie majty? Ale to nie moje! Jak nie twoje, no przecież pasuje do ciebie idealnie, no proszę cię. Wiecie co? W sumie to może nie są takie złe. Założę je i... Jesteś obrzydliwa. Będę w nich ćwiczyć na WF-ie. Dobry pomysł. No, może jeszcze psiknę dezodorantem czy coś. Ohyda. No idealnie. Jezu, jakaś żenada totalna. Chyba twoja stara. Aha, czyli Anita dowiedziała się, że umówiłam się z Jankiem i teraz próbuje się zemścić. No, jak na tym będzie polegała ta jej zemsta, to nie mam się czego bać. Paulina jest zajebista, uwielbiam Paulinę. Paulina jest super. Jakim trzeba być oblechem, żeby z męskich gaci sobie zrobić trend? I jeszcze ten jej głupkowaty uśmiech. Zrobię wszystko, żeby ją ośmieszyć i zniszczyć jej związek z tym palantem. Tak? W sensie, że coś tam pokazać? Nie mogę się doczekać, będzie super, nie? To jest tak ciekawe. Dyrektor Maria Borkowska postanowiła porozmawiać z nauczycielką, która jest na zastępstwie za Jolantę Żabińską. Wykończą mnie. Ktoś konkretnie? Coś się stało? Nie, nic się nie stało. Co pokolenie, to gorsze. To nie jest prawda. To nie jest prawda, każde pokolenie po prostu ma swoje zasady i jakby swój czas, w którym został wychowany, więc różni się od poprzedniego lub przyszłego znacznie, ale nie jest gorsze i jest piosenka, kombi, uwielbiam ją, leci mniej więcej tak. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat. Przepraszam, uwielbiam tutaj regularnie robić opracowanie tej piosenki. I ta piosenka w piękny sposób wyjaśnia, że każde pokolenie czuje się wyjątkowe, ale każde pokolenie jest takie same, chujo! Przepraszam, uniosłem się. Ale każde pokolenie, no generalnie, no ma swoje do zrobienia, ta? I dlatego mamy rówieśników w podobnym wieku, mamy milenialsów, mamy generację Z, mamy generację XD. Jakby to jest spoko. Ja na przykład mam, słuchajcie, Ciągaj loczki, ja łączę pokolenia, mnie oglądają i młodsi, i starsi, bo jestem ponad osią. Jestem ponad czasem, słuchajcie. Jestem intergalaktycznym naruciakiem. Pani Marto... Ja muszę z panią porozmawiać. Tak? Tak. Pani musi do Niemiec pojechać. Do pracy. Byli u mnie uczniowie i skarżyli się, że się pani boją. A naskarżyć nie bali się, tak? A kto to taki odważny? To nie jest w tej chwili istotne. Chciałam tylko powiedzieć, że może strach nie jest najlepszą metodą wychowawczą. Pracuję w tym zawodzie od 30 lat i wiem, że uczeń, który boi się rozmawiać na lekcji, nie rozmawia. Czemu mówisz, że 30 lat uczysz? To kobiety, która pewnie też 30 lat uczy. Albo nawet więcej. Chociaż nie wiem, nie chcę robić konkursu na wasz wiek, kto jest starszy. Wolałabym, żeby była pani bardziej wyrozumiała. Dobrze. Ona się wyżyje, ona będzie biła dzieci teraz już. To już jest moment, to będzie biła dzieci. I proszę potraktować tę rozmowę bardzo poważnie. Dobrze. Dobrze. Jak ja nie lubię tego dobrze. O Jezu, ile razy ja to słyszałem? Dobrze, kurde. Dobrze. Teraz dobrze. Ale potem nie będzie dobrze. Potem ci życie zniszczę. Dobrze? Dobrze. Stanę nad twoim grobem i powiem: dobrze? Czy tam leży śmieciu? Dobrze, kurwa. Dobrze. Dobrze. Tymczasem Oleg Szumski przygotował kolejny dowcip dla surowej nauczycielki. Stary ciasto, to mama cię zabije. To nie jest tak, że oni nie mogą się doczekać żartu. Oni nie mogą się doczekać, jakie będą konsekwencje tego żartu. I ja to szanuję. To jest. Jaki ty... Idzie! No, proszę stać. I teraz hymn śpiewamy. Polska jeszcze Polska nie zginę. Nie słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadajcie. Dzisiaj, na dzisiejszej lekcji nie usiądę na to krzesło. Będę stała dzisiaj samą lekcję. To idzie, gdybym tak mógł żart zniszczyć, po prostu... To krzesło? Nie siadam na takie krzesło? Nigdy. Poza tym, czemu ona ma podusie na krzesło, a oni nie mają podusi? Czemu nauczyciel miałby mieć podusie? Przecież nauczyciel siedzi tyle samo, co reszta uczniów. Każdy będzie mieć podusie pod pupcią. Dziś kontynuacja tematu twórczość Jana Kochanowskiego. Cisza! Kto to zrobił? Zawsze Rudy. Zawsze na Rudego. Skubany nie może być żartowniczy, bo się wyróżnia w tłumie, no. No? To ty? Jeśli się w tej chwili ktoś nie przyzna, cała klasa dostanie uwagi do dziennika. Czekam. Już widzę ją, jak ona wpisuje każdemu uwagę. Jeżeli wam nauczyciel tak robi, to po prostu właśnie wtedy jest czas na wspólnotę. Wtedy pokażcie opór. Wtedy jeden z was powinien wyjść i takie po prostu z nich śmierci robić, takie... I wtedy wszyscy zaczynają gwizdać po prostu i podnosicie latarki, odpalacie, zgasza się światło w klasie i po prostu zaczynacie śpiewać, nie? Proszę, nie znajdzie. Dobrze, to ja chciałem spuścić z pani trochę powietrza. To gratuluję kolejnej oceny niedostatecznej. Ale za co? Za nadaktywność. ADHD to supermoc, ale czasami się dostaje jedynkę za to, okej? Okay? Nie wiem, dlaczego tak oceniają ludzi. A cała klasa dostaje uwagi do dziennika. Ale to jest niesprawiedliwe. Powiedziała pani, że jeżeli się ktoś przyzna, przyznałem się, to im pani nie wpisze. Tak powiedziałam, ale i tak dostaniecie. A to dlatego, że śmiejecie się z idiotycznych żartów, zamiast skupić się na lekcji. Idealnie. Tak. Oj tak, super. A propos słabego humoru, to wiecie, że ona im wystawiła uwagę w 21 minucie 37 sekundzie par dokumentu. Kontynuujemy. Proszę wpisać tam do tematu kontynuacja. Powtarzacie po cichu. Proszę. Dzięki, stary, wiesz? Dobra, to nie mówię, że baba jest nienormalna. Nie rozumiesz, że matka mi nie kupi konsoli, jak zobaczy tę uwagę? To fajno masz mamę, nie? Za jedną uwagę nie dostaniesz konsoli, co? No to byś nie dostanie w ogóle. Dobra, a widzisz, że to nie moja wina? Dobra, weź, spadaj. Olek, ta ocena niedostateczna to za mało, tak? Jeszcze uwagę chcesz? Nie, dziękuję. Ale to czy on nie dostał uwagi, a już dostanie uwagę, on dostał jedynkę, tak? To w sumie, okej. Teraz ci nie wpiszę, ale jeszcze raz cię usłyszę, to pójdziemy do pani dyrektor. Koniec zabawy. Ja rozumiem, że protokół pokazuje, że takie coś to jest nieprawidłowe, takie coś nie powinno się zdarzyć w oświacie. Takich nauczycieli nie powinno w ogóle być. A co jeżeli połowa, jakich ja znam, to byli tylko i wyłącznie tacy? I pewnie u was to samo, nie? Oni pokazują, jakby to był jakiś taki ewenement. Pojawiła się w TVN-ie w szkole taka zła nauczycielka i ją zaraz wyplenią, ale... Nie, to jest polskie nauczanie. Olkowi jest przykro, że nauczycielka ukarała całą klasę. Przez to jego najlepszy kolega się na niego obrazi. Nie ma się czym przejmować. Zaraz, bo ja nie mam portfela namierzyć. Chyba mi go ktoś ukradł. No ukradł mi ktoś. Nie no, nie widzę. Ojeju, jak mi przykro. To ty? Co ja? Wstań. Ukradłeś mi portfel, tak? Chyba pani żartuje. Jak ty się do mnie zwracasz? Jak do stand-uperki. Oleg jest zdenerwowany, że nauczycielka niesłusznie oskarża go o kradzież. Ma nadzieję, że Maria Borkowska uwierzy w jego niewinność. Proszę pani, nigdy tego portfela na oczy nie widziałem. Oleg, proszę cię, nie krzycz. Skąd pani wie, że to on? Jestem pewna. Od wczoraj zachowuje się tak, żeby mnie tylko wyprowadzić z równowagi. Jeszcze ci mało? Mówię pani, nie ukradłem tego portfela. Kłamie. Czy pani widziała, jak on kradnie? Nie, nie widziałam, ale ja jestem pewna. Proszę natychmiast zadzwonić po jego rodziców. Chwileczkę. Dobrze, pani sądzie. Tak, to ja mam zostawić tego małego złodzieja. Tak, kto mi odda pieniądze, dokumenty? Proszę nie mówić tak do ucznia, skoro nie ma pani pewności, że to on. Obiecuję, że się tym zajmę. Jeśli portfel się nie znajdzie, będę zmuszona zawiadomić policję. Idź proszę teraz na lekcję i zamknij za sobą drzwi. Muszę porozmawiać z panią Kopanowską. To jeszcze nie koniec. Proszę pani, nie może pani oskarżać ucznia, skoro pani nie jest pewna, że to on. Jestem pewna. Ale nie ma pani dowodów. Zakładam kogoś przypomina. Może... Dlaczego? Dlaczego tak mój mózg działa, że bawi się bez skojarzenia? Może ten portfel po prostu gdzieś się zapodział. Nigdy nie gubię portfela. Jestem pewna, że to ten chłopiec. Tam jeszcze jest ten wątek tej zazdrosnej dziewczyny. No dojdźmy do wniosku, że jej pewnie się nie uda i zobaczymy po prostu finał, okej? Bo no już długo nagrywam ten odcinek, a ja po prostu bardzo jestem zaciekawiony bardziej tym motywem nauczycielki, nie? Więc po prostu wam wyjaśniam, że trochę jednak ucinam tą tam zazdrosną babę, bo to jest taki, wiecie, zapychacz, nie? Przyszliśmy tutaj dla tej nauczycielki, to jest najlepszy wątek. Dzień dobry. Proszę siadać. Siostra Olka Szumskiego, Karolina, nie wie, że jej brat został niesłusznie oskarżony o kradzież portfela nauczycielki. No, to ja może poproszę do odpowiedzi... O, Karolina Szumska. Która to? To ty? Wstań. Ty jesteś siostrą tego Olka, tego złodzieja, tak? Słucham? Zajebiście. Oleg nie jest złodziejem. O, widzę, że z wiedzą u ciebie krucho. To jedynka za złą odpowiedź. To jeśli inteligencja jest waszą cechą rodzinną, to będzie niezły ubaw. Proszę bardzo. Transcendentny wymiar postaci Giordana Bruna w wierszu Czesława Miłosza. Słucham. Słucham? Głucha jesteś? Gołąb grucha. To wiesz czy nie wiesz? Nie wiem. Siadaj niedostateczny. Co Szumski to lepszy? Lepiej się na jutro przygotuj, a dzisiaj przekażę pani Żabińskiej, że nic nie umiesz. Aha, powtórz swojemu bratu, że nie daruje mu tej kradzieży portfela. Co jest? Jakiego posłańca zrobiła? Ucięła jej rękę i wysłała na koniu, żeby dostarczyła list. Karolina nie wierzy, że Oleg mógłby okraść nauczycielkę. Okradłeś Kopanowską? Skąd wiesz? Czyli okradłeś? Dobra, cicho, zaraz ci wszystko tłumaczę. Ona sobie coś ubzdurała, że niby jakiś portfel zabrałem, nic nie zrobiłem. Boże, ale na pewno? Na pewno, nie wierzysz mi? Jak tak masz mówić, to nie chcę z tą gadać. Co? Do kryminału idziesz, typie. Ty ze mną nie chcesz gadać? Boże, to ja powinnam być na ciebie zła. Ciszej, ty na mnie z jakiego powodu? Przez to, że jej podskoczyłeś, mnie też nienawidzi. I jeszcze wstawiłam jedynkę. Dobra, nie pierwszą, nie ostatnią. Ja mam już u niej dwie. Ja się z niego nabijam, tylko że jestem zazdrosny. Moja mama jest ruda i dała mi tylko piegi. Gdzie są moje rude włosy? Halo, czuję się oszukany przez genetykę. Tu pokorzyła mnie przed całą klasą, rozumiesz? Nazwała mnie głupią. Wiem, jak to jest. Nie, Oleg, nie wiesz, jak to jest. Ty zawsze miałeś wszystko gdzieś. Ciebie nigdy nic nie obchodziło, a ja? Ja haruję przez cały rok. I przez ciebie. Nie wiedzie mi teraz 305 na koniec. 305! Ale piątka! Oleg został oskarżony przez nauczycielkę o kradzież jej portfela. Niespodziewanie uczeń widzi, jak kobieta odnajduje go w swojej torebce. Nie wierzę. Co ty tu robisz? Przyszedłem panią przeprosić, żeby nie nękała pani mojej siostry, ale nie mam tu szans. Słucham? Chciała mnie pani wrobić w kradzież. No wiesz, wypraszam sobie, tutaj mi się portfel zawinął w podszewkę. Mi się zawinął w podszewkę. Zawinął mi się podszewka. Ty się do mnie zwracasz. Nie będzie się pani przede mną tłumaczyć. Idę do pani dyrektor, ma pani przerąbane. Oleg jest przekonany, że nowa nauczycielka celowo oskarżyła go fałszywie o kradzież, aby miał problemy. O Chryste, pani, jaki unokart. Gdzie jest Borkowska? Nie wiem, co jest? Mordo, rzuć jej te kulki na ziemię, żeby się wywinęła, puksańca się zrobiła. Ej, spokojnie, spokojnie, chłopaku. Wyglądasz, jakby cię ktoś gonił, co? Pani Kopanowicz. Kto? Pani Kopanowicz. Pani Kopanowska, tak? Tak, pani Kopanowska. A dlaczego cię goni pani Kopanowska? Bo nie chcę, żebyś pani dowiedziała, że portfel, o który byłem oskarżony, że go ukradłem, ja cały czas w torebce. Tak? Tak. O, jesteś smarkaczu. Pani Marto, bardzo proszę spokojnie. Słyszałam, że znalazła pani portfel. Tak, bo zawinął mi się w podszewkę. Nie wyobraża sobie pani, jak ten gnojek się wobec mnie zwraca. Niech się pani opanuje. W naszej szkole nie nazywamy tak uczniów. Chciałby pani wyrobić w kradzież, pani jest nienormalna. Ja też nie! A co jest? Ale kryta mu walnęła. Co pani robi? Co pani robi? Coś ci się stało? Nie, oprócz tego, że nazwałem złodzieje. Ja cię pokażę. Mimo wszystko, proszę cię, idź do higienistki. A panią, bardzo proszę ze mną. Przepraszam, poniosło mnie, ale słyszała pani, jak się do mnie zwraca. Od dzisiaj nie. Od zaraz. Nie będzie pani zastępować pani Żabińskiej. I informuję panią, że o wszystkim powiadomię kuratorium. Bo co, bo strzeliłam go zeszytem? Sam się prosił. Co jest? Tylko potężna jest. Uwielbiam ją. Nie będę z panią dyskutować na ten temat. Nauczyciel nie ma prawa uderzyć ucznia. To, co pani zrobiła, dyskwalifikuje panią jako pedagoga. Nie do wiary. Moja noga tu nigdy już nie postanie. Może pani zabrać rzeczy. Wiedziałam, że Marta Kopanowska jest ostra i nie odpuszcza uczniom, ale do głowy by mi nie przyszło, że może uderzyć ucznia. W naszej szkole nie ma miejsca na takie zachowanie. Tam wyzywać, dawać oceny, męczyć psychicznie oraz tam wszystkich tłamsić, to spoko. No ale walnęła go zeszytem, tak? W głowę, no nie, to już... Na przerwach jest zupełnie na odwrót, nie? Mogą się bić, mogą się kaleczyć, ale jak... Powiedzą złe słowo, no to uwaga. Nie uwierzycie, ta baba walnęła mnie zresztą w głowę. Co za franca? Ale wszystko okej. Tak, po prostu wrobiła mnie w kradzież tego portfela. A jak powiedziałem Borkowskiej, to nagle zaczęła mnie zresztą po głowie bić. Nie wierzę. Normalnie jakbyś tam był, to byś ze śmiechu płakał. A Borkowska co? Wysłała mnie do higienistki. Mam nadzieję, że teraz ją jakoś ukażą. Oby. No, kłosek przy niej to anioł. Chłopie, kłosek nikogo by nie uderzyła. No i co? Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze, wszystko, chociaż nie chciałbym dostać zesztem w głowę drugi raz. No, to rozumiem. Aha, myślę, że ucieszy was wiadomość, że pani Kopanowska od dzisiaj nie pracuje już w naszej szkole na zastępstwie. Naprawdę? No naprawdę, naprawdę. Myślę, że możecie już iść na lekcję. Dobrze. Proficik. Wyczułam z daleka, że Rudy jeszcze wziął konfrontację z nauczycielką, nie? No, odchodne. A w ogóle to jeszcze ta była ta baba, która była zazdrosna, nie? No to ona tam miała zaczerwione trochę ramię, już nie wiem od czego, nieważne. I tam wzięła szminkę i zrobiła to jakby tam rzeczywiście dostała siniaka i tak, wiecie, zrobiła szminką i ona teraz poszła i będzie krzyczała, że dostała ałała. Powodzenia. Dzięki. Anita ma nadzieję, że Janek uwierzy, że Paulina ją pobiła i przestanie się z nią spotykać. Co się stało? I ty z nią jeszcze jesteś, co? Przecież życzyłaś nam szczęścia, a coś... No i co z tego? Po tym, co mi zrobiła, ty umiesz dalej z nią być? Co ja ci niby zrobiłam? To ty upokorzałaś mnie w internecie, dobra, ty się lepiej nie odzywaj. Tak, ona wygląda jak osoba, która jest ofiarą przemocy. Przychodzi, ma takie... Tak, uderzyłaś mnie, uderzyłeś! Ja cię nie popchnęłam, o co ci chodzi? No jasne, sama się może popchnęłam, co nie? Wiesz co, może powinnaś iść z tym do... Co tu jest? Namalowałaś sobie siniaka? Ona naprawdę mnie popchnęła. Nigdy więcej się do nas nie zbliżaj. Już nigdy nie uwierzę w żadne twoje przeprosiny. Idziemy. I tyle. Wyobrażacie sobie mieć takie zakończenie tego? I będą zaangażowanym oglądającym partygoń zobaczyć takie zakończenie. Jezu, ja bym usunął ten odcinek po prostu, który to był główny wątek. Oleg Szumski cieszy się, że został oczyszczony z zarzutów kradzieży, a Jolanta Żabińska wróciła do pracy. Dzień dobry, wszyscy już? Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, cieszę się, że pani już jest. Z panią może żartować, można z panią pierdzieć. No, też się za wami stęskniłam. Jak dobrze, że pani by zrobiała. No, nareszcie. No wiem, słyszałam, że bardzo za mną tęskniliście. Olek, wszystko okej? Okay? Tak, moja głowa jest pancerna. No to się cieszę. Chłopacy, jacy szczęśliwi. Nic nie mówię? Co robiliście, jak mnie nie było? No, głównie afery. Ale zaczęliśmy też fraszki. Dobrze, to będziemy kontynuować, okej? Aha. I postanowiłam anulować oceny, które były wystawione podczas mojej nieobecności. Super. O, no dobrze. Czyje to? Moje. Chcieliśmy panią ciepło przywitać. Zajebiste, uwielbiam was. No dobra, kochani, to na tyle. Podobał mi się ten odcinek, naprawdę... No jak wy polecicie, kochani, jak moi widzowie polecą odcinek, to prima sort, naprawdę, więc bardzo serdecznie pozdrawiam nie tylko osobę, która poleciła ten odcinek, ale również te osoby, które dały łapkę w górę pod tym komentarzem, bo w sumie podbiliście go do góry i dzięki temu go łatwiej zauważyłem, zaczęło wpisać odcinek 625 i dzisiaj macie odcinek. Słuchajcie, no mamy nowy rok, więc co wam mogę powiedzieć? Niech będzie lepiej, nie? Nie trzeba dużo, po prostu niech będzie troszeczkę lepiej, może troszeczkę i będzie okej. Tego wam życzę. Trzymajcie się, kochani. Buziaki. Do kolejnego odcinka. Hej!